Kochani, wychodzę z domu, witam się z nami, bo idę sprawić laleczkę. Idę sprawić laleczkę. Pamiętacie, jak robiliśmy nasze laleczki dobrobytu? Pod drzewko, nasz stempelek dobrobytu, ze znakiem dobrobytu. I właśnie wybieram się nad rzekę, bo powierzyć żywiołom to nie tylko zakopać, ale również można wrzucić do wody, więc taki wrzut do wody będzie miał miejsce. Także wam pokażę. A, no dobra, dobra, moi kochani, jesteśmy w drodze do spławiania. No i tu widzicie łaski parczek. Łaski parczek, tam są stawiczki, stawiczek. Czasem są tam łabątki, coś tam się bieli, to tam podejdziemy zobaczyć. Ale oczywiście nad rzeczkę również pójdziemy. Stawik? Stawik nigdzie nie płynie, ale my idziemy nad rzekę. A to jest mi, to jestem ja. To jestem ja nad stawiczkiem. Czy w zasadzie widzicie, jaka droga? To jest środek miasta, żeby nie było. Idziemy zaraz do parku miejskiego, żeby nie było. Także tak, ale pokażę wam ładny stawik. Trochę patrzę. Ładne buty, nie? Jestem w spódniczce. Kaczki są. Kaczuszki, nie ma łabłątków. No to leżącą zarosło, rysu nie ma. Ławki zabrali, nie mogą wsiadać. Były ławki. Jedna została. No to też nie jest fajne właśnie. Komar! No już jest coś tak przymocny. Wiecie co? No, po prostu nie ma widzę tego wszystkiego. Jak jest jakiś jeden komar w otoczeniu, to na pewno nam nie poleci. No, i stawiczek. Ale mam ładne kamienie. Fajne, nie?
takie na wejście. No potem się będą za 200 tysięcy lat zastanawiać, czemu są ułożone w rządku. Ale dobra, koniec ironii. Idziemy w zieloność. Nawet jakieś zwierzątka słychać. No i zobaczcie, jaka głucha głusza. Znaczy dzieci krzyczą, to pomijąwszy. Muszę sobie zdjęcia raz zrobić. Tak zrobię zaraz. I przechodzimy, słuchajcie, w kolejne bajoreczko. Rzęsem zarósł staw. Ale to są rozlewiska grabi. Mamy na pojazd, idziemy nad rzekę. Chociaż miejsca są urocze. Ja myślę, że tutaj też jakby sesja była, to można by było, nie? Pomyślimy. Mamy blisko. I parczuś. I woda. Dorota mi opowiada o trupojadach, że sam raz miejsce na wszelkie trupojady. A to tak urocze. O, zrobię sobie zdjęcie nurka. Fajna miejscówka. Zacne. Głowa wystaje. Mordy są. Zrobię zdjęciory. Zawsze jakieś dobre tło można uskutecznić. Czy ja tu słyszę wodę? Tam też leci, nie? Będziemy zobaczyć, co leci. Kaczki są. A to kaczki. Nie, ja nie widzę takich mordów. Jak urocze. Kaczuszki piją i tak klapią. Kaczuszki piją i tak klapią. No dobra, niech będzie morza, no. Niech już będzie. Co by nie było, jesteśmy na moście. Reszta jest zarośnięta. Kiedyś to było, jak byłam mała, to przychodziłam z matką na rzekę. Tutaj pełno kocy, piasku, plaża. Była, teraz nie mam. Leniwa rzeczka też zarasta. Ale dział. Proszę bardzo. No i moi kochani. Żywiole wody, przyjdź mi z pomocą. Obdasz dobrobytem. Obdasz swoją mocą. Z podziękowaniem za dokonanie rytuału. Zaraz lala wyląduje w wodzie. Teraz wybiorę sobie drzewko, pod którym zarzucę kartofla. Jak to nie brzmi. Ale nie czuję. To jest takie równe drzewko, to mi się podoba. Po prostu wyrzucam kartofliczka. Jak go znajdę. No, w tej torbie wszystko. Dobra, jest kartofliczek. To oczywiście robiliśmy stempelek, nie? Co to jest za drzewo? Ma dużo miodu na liściach, czyli ma bogato. Ale jest takie równe, podoba mi się. Także słuchajcie, nasz stempelek magiczny, niezakopany, powierzony żywiołowi ziemi. Się wszystko rozłoży, eco-friendly, zero waste. I teraz przechodzimy na drugą stronę. Zawsze było mnóstwo łabędzi czegoś. Ja nie wiem, czy tu się woda popsuła, się taka brudna zrobiła. I nagle brzydko. No szkoda. Jakby ktoś nie wierzył. Amka, gdzie jesteś?
że to jest miasto wojskowych. Proszę, tam dziewczyny defilują. Chyba jeszcze trenują, bo to o 15 ma się zacząć, czy coś? Moja matka coś mówiła, nie wiem. Ale o, mamy wojskowe samochody. Proszę bardzo. Nie, no naprawdę, ja się po prostu przelękam, tak wychodzę na puste miasta, to ludzie. Coś się dzieje. Słuchajcie, mamy jakieś granie, mamy jakieś mundury. Jest nieźle. Żandarmeria wojskowa, żołnierze Rzeczpospolitej. Czuję się jak na wystawie, nie wiem jak ty. Ale dążę na lody. Na lody. Na lody. Na lody. Nie. Zapomniałam na Anny, że jest dzień Wojska Polskiego generalnie, bo przecież Wojsko Polskie w Łasku stacjonuje i mamy tutaj normalnie rauty, siwe dymy i inne ważne rzeczy i muzykę nie wiadomo skąd, ale zawsze. Instagramie, ja wam później chcę pokazać, jaka wielka, nie wiem jak mi to zrobiłam. Głowa z głowatem, nie? Ale to cała pizza. Hrabinkę dla ciebie? Nie, to są efekty specjalne. Wiecie, bo my tak lubimy zawsze na ostro. Pizzę znaczy się. F-16! Leciały! Oj, o patrz, patrzcie, o! 5 naraz, jakie szkółki.